były. Zobaczmy, ile mamy jeszcze mniej więcej czasu. Mamy koło 10 minut, żeby to też tyle nie trwało. No właśnie, tak jak to, nie wiem, to jest 2 godziny 47. Tutaj najwięcej płacą. Też trzeba liczyć się z tym. Stąd, żeby było z Brukseli. Nie, z Calais. Calais to jest 21,78, 21,78. 21. Okej, to chyba to by się przydało. To jest też do Brukseli, tylko właśnie do, no, tak powiedzmy, na obrzeża Brukseli, do jakiejś kopalni chyba, czy coś, coś w tym stylu. A więc to oferta wygasa, aha, to będzie... To ja w sumie z Brukseli teraz jadę. Coś innego wziąć. To jest najkrótszy i w sumie najwięcej płaca, więc weźmy ten. Okej, a więc pojedźmy tam. Znaczy, ta grafika cały czas tak się wydaje jakby zła. Taka inna. I przypomniałem dopiero sobie, że miałem robić coś takiego jak... Oj! Miałem robić coś takiego jak... No kurczę! Miałem robić... Nie, ta gra nie da nic powiedzieć. Mój organizm, o tak powiem. Miałem w tej grze robić tak, że wyłączę GPS-a i będę grał po prostu bez GPS-a, tylko zobaczę, gdzie mam jechać. Więc teraz zacznę tak robić. Tylko po prostu w mieście. Albo nawet nie. No nie no. Naprawdę. Czego ja? A, tylko jedna jest chyba. Nie, trzy powinny być. No trzy są. Tam dalej jeszcze jedna jest. Okej, to weźmy tą. Okej, to jest ta, to ta. To co miało być, ale nie wiedziałem, że to jest radio. Jakieś radio, FR, FR, INT, NL, a jest, o właśnie, jest Antyradio Katowice, Radio Z, RFF, aha, dziwne. Nie będę może puszczał muzyki, bo się boję, że mi skasują ten filmik czy coś za prawa autorskie i takie tam. Ale powiem wam może w następnym odcinku, jak to wszystko działa, bo sam dopiero zauważyłem, że coś takiego jest. Okej, musimy pojechać tak do portu. I zamiast górą, to my pojedziemy po prostu przez Dover, tędy prostą drogą. Po co tędy jechać? Nie wiem. Będziemy tak, Dover i do góry. Okej. Okay. Tylko, żebym nie zabłądził, tylko... No, won! Turist. Lubię to mówić. Okej. Nie wiem, czy my zdążymy zajechać na ten... na to, ale to wtedy zjedziemy na CPN i skończymy na tym odcinek, bo nie chcę... No, chcę, ale trudno. No, sam jeszcze nigdy tego nie robiłem. Nie wiem właśnie, jak to działa z tym... po prostu dzieleniem jakby jednego odcinka na trzy czy na dwa. Na dwie odcinki. Na dwa odcinki.
A więc dopiero muszę z tym się tak powiedzmy załapać. No. Dopiero z tym się muszę. Muszę się z tym. Nie wiem, zapomniałem słowa. I właśnie. No. I gdy mi się to uda, dobrze mi to wyjdzie, to będę częściej robił właśnie taki 3-4 odcinkowy. No powiedzmy, raz zrobię 3-4 odcinki. I w sumie tak lepiej będzie moim zdaniem. Tylko będę musiał wodę mieć przy sobie, nie jak teraz, bo mi już troszkę w gardle suszy. A woda jest dopiero gdzieś tam daleko na dole. Schowana. Okej, okay, jedź. Jedź. Gdzie jestem? A, jedno, dobrze, okej. Okay. Chciałam się upewnić, bo się zdziwiłem, że wyjeżdżamy jakby z Kale. To jest na obrzeżach wtedy. Kale, ten port. Chyba naprawdę też, że tak zrobię. Okej, okay, tutaj skręcimy. O właśnie. Parara, papara, papara, papara. Oj, to było niechcące. To było niechcące. Nie ten guzik wcisnąłem. No właśnie, ten miałem wcisnąć. Aha, czyli że tylko to jest. Tutaj nie wiem, czy ciśnienie jest ważne. Powiedzmy tak naokoło, żeby tam już odblokować, a tutaj o częściej będzie się jeździć, a więc się tak odblokuje. Jedź, 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 już. Okej, okay, i wjechaliśmy, okej. Okay. Nic się nie stało. Czy to jakieś roboty drogowe? Czy to po prostu taka leja i poustawiana? Ty kurczę, nie da się skręcić na tym. Prawie zachodziłem przyczepu. Na czepu. I zaraz będziemy jeździć na lewej stronie. Nie mogę się... Trudno będzie się przyzwyczaić. Oj, myślałem, że w prawo trzeba by skręcić. Tak to wyglądało. Ograniczenie do 50, a ile ja jadę? 35, więc nieźle. Nie przekroczyłem, to jest dobrze. O, zobaczcie, jak pusto dla mnie się stało. Tak by wiedzieli, że wtedy nie mają jechać. Uż ty! Co to było? Nie mogę to jakoś łagodniej jakoś wszystko ustawić? Jeszcze nie muszę spać, to jest dobrze. Wyjedźmy. Przy wyjeździe będę musiał bardziej uważać, żeby też tak nie zahaczyć. Nie zniszczyć. Amen. Barykano. I jedziemy do Dover. O właśnie, wsiąść. No kurde, 300 euro płacić. Drogo, drogo. To tak długo trwało? To jest ranek czy noc? Zobaczmy. Aha, to już jest, powiedzmy, wieczór. Już coś takiego wieczór. Jest już prawie 20. Okej, okay, tutaj trzeba uważać. 30, 30, 30 i nie było. Okej. Okay.
Teraz tylko nie zapomnieć po lewej stronie strzelać. No, po co ja ten przenikaz włączam? Włączam. Stać się na więcej. Ale ta grafika, nie no, pięknie. Wszyscy zdjęcie nasadzone na tą górę. Okej, jak się nie mylę, dobrze jedziemy. O właśnie, dobrze jedziemy. I na drugim zjeździe i wtedy prosto tylko jechać. I jeszcze ostatni raz zobaczę, gdzie musimy dojechać, bo tego nie patrzyłem. Do Londynu, a więc. Po co tutaj całe koło robić? Nie rozumiem tego. Nie można tędy wjechać? No, są ringiem jakby jechać. Tu można. Ringiem to nie wiem, czy się mówi po polsku ring, chyba ring. Może tutaj się mówi ring. Po prostu taka autostrada naokoło jakiegoś większego. I znowu dalej słowa nie mogę sobie przypomnieć. Na przykład Warszawa. No i już tak szybko? Co to ma być? Daje gazy takie. Padł i jedzie potem. Okej. Wiecie co? Ja teraz dojadę do najbliższego tego. Czekajcie, tutaj wiecie co? Zjadę. Najbliższego jakiegoś zjazdu, gdzie można jakby odpocząć. Po prostu zjechać i tam zrobimy przerwę. Okej, tu mamy coś. Tu możemy wjechać i zrobić jakby przerwę. Tylko nie, tu przyczepą się nie wyrobi. Zobaczę jeszcze raz na mapie, gdzie tu można odpocząć. I widzę, że tutaj było. A więc wiecie co, ja tutaj po prostu zjadę na bok i będziemy kończyć, jak na dzisiaj. Dziwnie teraz w przeciwną stronę jeździć. I po prostu zrobimy coś takiego. Tutaj mamy miejsce. Troszkę zwolnimy. I wjedziemy. O właśnie. A więc dzięki za oglądanie. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, tak jak mi. A więc dajcie łapkę w górę, subujcie, jeżeli chcecie mnie śledzić i zostawcie, dajcie komentarz jakiś, co byście chcieli w następnym, jakie następną grę, jako następną grę, czy chcielibyście więcej odcinków z ETS-a i czy byście chcieli kamerkę, to jest najważniejsze. To bym chciała naprawdę wiedzieć. A więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i cześć!